są ze sobą już tak długo, że przestali liczyć wspólnie przeżyte lata. Aktorka Marta Lipińska, 79 l. I reżyser Maciej Englert, 73 l. Żartują, że znają się całe życie. Niewiele jest w tym przesady. W końcu 51 lat małżeństwa to nie byle co. Poznali się na scenie Teatru Współczesnego. Oboje grali w sztuce Dwa Teatry. Ona miała 28 lat. On był zaledwie 22-letnim młodzieńcem. Natychmiast wpadli sobie w oko, ale Marta Lipińska pomyślała, że jest dla niej za młody. Nie spieszyła się do bliższej relacji. Tym bardziej, że adoratorów nigdy jej nie brakowało. O względy ślicznej aktorki zabiegał m.in. Tadeusz Łomiński, 67 lat. Mówił do niej pieszczotliwie, Martuńka, a ona tylko się śmiała. Jej spływające do ramion kruczo-czarne włosy i obłędnie wielkie oczy działały na mężczyzn jak magnes. Po nieudanym małżeństwie z operatorem filmowym Krzysztofem Winiewiczem, 86 lat. Pani Marta wiedziała jedno, chce spędzić życie u boku mężczyzny odpowiedzialnego. I właśnie wtedy łaskawszym okiem spojrzała na Macieja Englerta. Zabiegał o mnie, robił to jednak bardzo subtelnie, opowiadała Marta Lipińska. Aktorka szybko upewniła się, że to z nim chce spędzić resztę życia. Zamieszkali razem, a niedługo potem pobrali się. Myślę, że w związku najważniejsze jest zaufanie, odpowiedzialność i podziw. Ja wciąż podziwiam mojego męża za to, że jest prawdziwym mężczyzną i prawdziwym człowiekiem, a do tego świetnym reżyserem, wylicza Marta Lipińska. Od 1968 roku są nierozłączni. Stworzyli ciepły dom i wspaniałą relację, której mogłaby pozazdrościć niejedna para. Doczekali się dwojga utalentowanych dzieci, Michała, operatora filmowego i Anny, cenionej w środowisku kostiumolożki. Chciałam urodzić dzieci właśnie temu mężczyźnie. Kariera przestaje być w takim momencie ważna. Macierzyństwo zdarzyło mi się w dobrym czasie. Byłam już po 30 i zdążyłam się wyszaleć, wspomina pani Marta. Bycie mamą, a oprócz tego realizowanie się w zawodzie, wymagało od aktorki sporego poświęcenia. Miałam wspaniałą gosposię, a czasem pomagała mi także moja ukochana przyrodnia siostra Irena. Zdarzało się, że odrzucałam jakąś propozycję filmową, związaną z dłuższym wyjazdem, bo wolałam być wtedy w domu. Ale nigdy tego nie żałowałam, zapewnia szczerze aktorka. W miejscu, w którym po raz pierwszy wpadła na Macieja Englerta, oboje pracują do dziś. Od 38 lat pan Maciej jest dyrektorem Teatru Współczesnego. Bywa, że pani Marta gra w reżyserowanych przez męża sztukach. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że zaplanowałam karierę, wychodząc za mąż za Macieja Englerta. Poznaliśmy się przecież, ty był młodym, obiecującym aktorem, a nie dyrektorem, tłumaczy z uśmiechem. Obydwoje są wielkimi indywidualnościami, mają silne charaktery. Jak przyznają, sprzeczają się czasem tak, że iskry lecą. Zawsze jednak dochodzą do porozumienia i zgody. Przez lata udało im się stworzyć związek wyjątkowy. Pani Marta zarzeka się, że nigdy nie przepadała za domowymi obowiązkami, zwłaszcza za gotowaniem. Zawsze jednak dbała, by rodzina w komplecie zasiadała do stołu. To był ten czas, gdy zatrzymywali się w biegu i byli wyłącznie dla siebie. Dzisiaj ich dom nie jest już taki gwarny, jak kiedyś. Z wyjątkiem dni, kiedy wypełnia go śmiech wnucząt. Ich syn Michał jest w szczęśliwym związku z aktorką Mają Ostaszewską, 47 lat. Mają dwoje dzieci, Franka, 12 lat, i Jankę, 10 lat. To właśnie na ich odwiedziny babcia Marta i dziadek Maciej zawsze czekają z utęsknieniem. Babcia przygotowuje wtedy w kuchni ich ulubione smakołyki.
Państwo Englordowie razem pracują i razem odpoczywają. Potrafią oddzielić życie prywatne od zawodowego. Bardzo skrupulatnie planujemy z mężem urlopy. W ogóle nie rozmawiamy wtedy o pracy. Wyłączamy telefony. Chłoniemy piękno świata i przyrody. Jesteśmy weseli i beztroscy. Kiedy dzieci dorosły, podróżujemy sami, głównie za granicę, opowiada pani Marta. W przeciwieństwie do sławnego brata, aktora Jana Englerta, 76 lat, pan Maciej z żoną nie prowadzą salonowego życia. Konsekwentnie unikają miejsc, w których wypada bywać. Starają się żyć spokojnie. Chodzą na spacery, spędzają czasy z bliskimi. Bardzo cenią sobie prywatność. Nie wszystko jest na sprzedaż, mówi aktorka. Tego samego nauczyła swoje dzieci, które są jej za to dzisiaj wdzięczne.